Obrazek tytułowy, fajny. To już na plus. Muzyczka. Rob Hubbard. To akurat jest zajebiste w tym. Muza kultowa. No i to jest, zobacz, jakie, o ile szybsze niż tamto. Tutaj ten chłopek zapiernicza. Ale też ta gra zawsze mi się tak bardziej chaotyczna wydawała. I że więcej tej losowości i przypadku niż w tamtej. No, i dead. A nic, jeszcze czterech chłopków. I też jakoś łatwo za punkty tu się dostaje. Nie pamiętam już po ilu punktach, ale wiem, że można nałapać żyć. No i muza w trakcie, kurczę, to jest to. Największa wada tej wersji to, że są tylko cztery plansze. Także to gra jest króciutka. Cztery plansze to zdecydowanie za mało. To skandal. O kurde. Dawają ostro. Te pociski też takie malutkie, ledwo je tu widzę. Udary słynic były takie większe. Jakoś łatwiej było to omijać. No trochę tak na pałę lecę i liczę na szczęście. Jak się nie uda, to jeszcze raz zagramy. Gra jest krótka naprawdę. No jest lepsza trochę, bo jest dynamiczniejsza, szybsza. Bardziej przypomina tą wersję automatową. Podejrzewam, że ta na NES-a też jest szybka. Dobra, gotowość stopy. Kurde! Nie za dużo tam leciało tego. Trzeba ściągać. Oni tam zdechną i je wszystkich na dole. O, sobie pamiętam. Kurczę, no ja też bym sobie obejrzał komandę. Trzeba będzie poszukać na jakimś CDA. I już. Mission complete.